Witajcie kochani. Kolejna lekcja, kolejne granie riffów, power chordów, solówek i wszystkiego, co można zawrzeć w piosenkach. Tym razem jest to wersja bardzo mocna, gdyż taka bardzo ciężka i szybka. No ale cóż zrobić, no musimy się i do tego przystosować. Dobra, ja puszczę ten motyw. Od razu zacznę improwizować bez gadania. No jest to taki bardzo, bardzo mocny i według mnie po prostu fajny motyw. No, sęk w tym, że tak, tutaj gram akurat na najkrótszej strunie, na siódmej. Wy możecie grać na szóstej. Ja tutaj natomiast gram po prostu na siódmej strunie, czyli strunie B, czyli generalnie można powiedzieć dźwięk toniczny wychodzi tutaj, że to jest dźwięk toniczny B, bo on jest jeszcze bardzo często powtarzany, prawda? Bo jest... Ten motyw, sam, w ogóle nie wiem, czy nie poświęcę tej lekcji teraz na rozkminieniu tego motywu, ponieważ on jest dość trudny, dość taki widowiskowy. W każdym razie tak, sęk w kostkowaniu, po prostu to jest kostkowanie bardzo szybkie, z krótkimi pauzami. Czyli po prostu to jest taki patataj, tylko w bardzo szybkim tempie. Bo patataj pamiętacie. Patataj był taj, patataj, patataj, patataj. To jest coś w tym stylu, tylko mamy... Trzy uderzenia. I z krótkimi pauzami. Pada trzy uderzenia, pauza, trzy uderzenia, pauza. Jest jeden z najtrudniejszych motywów, żeby ręka się nie spięła za bardzo, bo jak zacznie się tu wspinać ręka, to jest dupa, nie granie. No i bardzo ważne jest oczywiście tłumienie nadgarstkiem, bo jeżeli nie tłumimy nadgarstkiem, ja to troszeczkę obniżę kamerę. I już, kochani, obniżamy kamerę. Bo jeżeli to my nie tłumimy nadgarstkiem, to w ogóle jest wtedy bita. O. Musimy dość mocno przytrzymywać tę najgłębszą strunę. Tak, ale tutaj co to się dzieje? Wow, what the fuck, nie? Tutaj generalnie jest taki motyw, że po prostu gram takie coś, zagram to wolno. Schemat jest ten sam dla wszystkich tutaj czterech. Mamy cztery wersje. Ty-ty-tym raz, ty-ty-tym dwa, ty-ty-tym trzy, ty-ty-tym cztery, prawda? Ale chodzi o to, że gram tak, na strunie cieńszej, bo wy macie powiedzmy sześciostrunowe, to u was niżej, więc na przykład na strunie piątej,
10 próg, a na scenie 6 8-7. Coś takiego. Później ten sam motyw, jakby czwarty palec, drugi pierwszy, tylko drugi pierwszy na strunie grubszej, a czwarty na cieńszej. To samo gramy tu na strunach cieńszych. Czyli 8, 8 próg na strunie piątej, natomiast 6, 5 próg na strunie 6. I robimy to samo, tylko że piętro niżej. Czwarta na 8 i piąta na 6-5. I trzecia na 8, no i czwarta na 6-5. Tylko sęk jest też w tym, że tutaj uderzamy za pomocą legato, przede wszystkim hammer-ony, prawda? Dzięki temu, że tutaj tłumię. To możemy tak szybko zagrać, prawda? Bo piórkiem nawet byśmy tutaj niekoniecznie nawet zdążyli zagrać. I raz gram po prostu to w ten sposób i wracam do... A raz. Na trzecim progu. Później tutaj już gram takie rytmy z pauzami. Tylko bardzo ważne jest tłumienie prawą ręką i tłumienie lewą ręką. Jak nie tłumię lewą, oczywiście też możemy na potrzeby jakiegoś naszego utworu zrobić, żeby to tłumienie nie było robione, po prostu wypuszczamy ten dźwięk. Ja jednak robię. Bardzo jest precyzyjne, takie krótkie, agresywne, no nie? A później jest tylko riff taki, gdzie gram... Czyli po prostu pusta dwa razy i power chord 3-5-5 na 2-4-4 i później power chord 1-3-3 na 2-4-4. Zaletą tego, bo tutaj można powiedzieć, dobra, mamy tutaj 3 półtony obok siebie, czy półtony obok siebie. Zaletą też takich riffów jest to, że one są bardzo takie agresywne, bardzo takie brzmiące, jakby to powiedzieć, tak, no, bliskość 3 półtonów powoduje, że mamy właśnie takich, tak jakby groźne brzmienie, tak jakby, takie jakby coś tutaj, prawda, takie, no nie tyle mroczne, ale, bo to jest szybkie tempo, prawda, więc takie jakby groźne, agresywne, taka żyleta, można powiedzieć. Tutaj robiłem przerwę na power chordzie 5-7-7 albo 5-7-7 na najgrubszej, albo na cieńszych. Więc takie było, taki przerywnik, no bo cały czas tutaj byłoby ciężko, prawda, więc takie byłoby trochę trudne. A później rozluźnienie całej tej atmosfery, bo to mamy bardzo szybkie, prawda? Tutaj. To później zrobiłem specjalnie na rozluźnienie tej atmosfery, może to być pre-reflen, przed refren to może być, chyba będę musiał sobie coś z tą wymową poprawić i język sobie jakoś naciągnąć, kurde, bo mnie to drażni. Przed refren, albo po prostu refren, albo taki jakiś przerywnik. Coś takiego to było, ja musiałbym ewentualnie sobie jeszcze raz przesłuchać. W każdym razie to może być dowolny motyw, to może być dowolny jakiś motyw, gdzie puszczamy struny. Thank you.
coś, to jest idealny na przykład podkład też pod solówkę. Bo może to być przedrefren, może to być refren, może to być na przykład podkład pod solówkę, gdzie idealnie do tego motywu... mogą być takie zagrywki właśnie bardzo szybkie i albo wolne, zresztą to jak kto woli. Dobra, dzięki za uwagę. Spróbujcie sobie obadać ten motyw. W osobnym filmie jest sam podkład puszczony, żebyście mogli przesłuchać, ewentualnie coś poćwiczyć do niego. A w następnym filmie zrobimy z kolei rozkminę jakiejś solóweczki do tego. Także dzięki za uwagę, papatki.